Dzień dobry. Dawno nie nagrywałem. Postanowiłem coś nagrać, jakiś film. Mam trochę czasu wolnego. Wolne mam dzisiaj od pracy. Gołąbki puściłem w rozpód. Mają już młodziaki, które będę odstawiał. 29 młodych. Ale puszczam jeszcze w jeden lęk. Ponieważ wydaje mi się, że loty najwcześniej odbędą się w czerwcu. Albo w ogóle. Więc puszczę jeszcze raz. Będę miał swoich młodych wystarczająco dużo. Nie będę musiał brać z innych gołębników od innych ludzi. Łatwiej będzie je w zdrowiu utrzymać. Będę miał 5 chyba. 5 gołąbków. Z innego gołębnika, tam brałem udział w takiej aukcji charytatywnej. No i wygrałem w niej 5 gołębi. Od tego pana, co ma ten portal Super Gołąb. Bardzo dobra hodowla. Ciekawe, co za gołąbki dostanę. Nie, mam się odezwać koniec kwietnia, początek maja. Nie ma wysyłek gołębi, ale ja mam niedaleko, bo jestem z Sochaczewa. Oni ze Skierniewic, z tego co wiem, tam pod Skierniewicami. Czyli mam jakieś 30 km. Więc nie stanowi to dla mnie problemu, żeby się przejechać, przywieźć gołąbków. Mam jeszcze jednego też tam na tej aukcji charytatywnej, gdzie wygrałem, ale to już jest bardzo daleko. Też z topowej hodowli. Też dzwoniłem do pana, kazał się odezwać na początku maja. Ale jak nie będzie tych wysyłek, na pewno po niego nie będę jechał, bo to jest bardzo daleko. Bardzo daleko, także prawdopodobnie zadzwonię na początku maja. Powiem, że może tego gołąbka to przełożymy na przyszły rok. Nie, no bo nie mam zamiaru po jednego gołębia jechać tam, dajmy na to, nie wiem, 300 km, tak? Nie ma sensu. Zobaczymy, jaka jest różnica, jak gołąbki są właśnie takiej topowej hodowli, tak, no bo tam w tej hodowli tego super gołębia, no nie ma tani gołębi prawdopodobnie, no to są gołębie za wielkie pieniądze, nie? Jaka będzie różnica między tymi gołębiami a moimi, tak? Oczywiście różnica w lataniu, tak? W lotach. Czy to jednak będzie ta różnica, co jest warta tych pieniędzy, za jakie oni kupują te gołębie, tak? Tam pewnie są takie sumy, co mi się pewnie nawet nie śniło, nie? Ciekawi też mnie to właśnie, jaka to różnica będzie, nie? No, czy w końcu wyjdzie, że moje gołębie za mniejsze pieniążki wcale nie będą gorsze, tak? No ale to zobaczymy. Sprawdzimy, co to będzie. Będzie 5 gołąbków, także no z tych 5 powinien się jakiś chociaż jeden pokazać gołąbek, myślę. Nie? Tak to widzę, nie? Ogólnie młodziaczki będę odstawiał. Myślę, że może nawet dzisiaj albo jutro, zobaczę, bo muszę jechać po karmę dla młodziaczków za róweczkę. Tam widać dwa kubeczki, ten jeden tu już jest, widać, że jest już do odłożenia gołąbek, nie? Nie ma tam problemu, jeśli jakbym go odłożył dzisiaj, to będzie wszystko ok, nie? Tam na dole też jeden spadł, nie wiem, czy widać, też jest do odłożenia, ale ładnie, dużo będę miał pułapek, nie? Tu mam dla kolegi gołąbka, bo dzwoniłem dzisiaj, rozmawiałem z nim.
kurtę. Koledze się podoba ten właśnie taki czerwony. Właśnie ten i chciał po nim młodziaczka, nie? Lubi takie gołębie. Okazałem mu, żeby przyjechał, zobaczył sobie po nim gołąbki. No jeden jest nakrapiany, tutaj widać, a drugi zaraz pokażę. Drugi będzie właśnie chyba dla niego. Przyjedzie, to sobie weźmie. No, za tydzień będzie dobry. Zobaczcie, jaki bojący. No właśnie tak, nie? Podobny jest. Trochę jest jaśniejszy niż ojciec, ale podobny jest do ojca. No, będzie mu się podobał. To dostanie tego gołąbka. No mówił, że ma mi dać jakieś tam, gołąbka, czy tam dwa gołąbki po jakiejś tam parze. Co u niego po tej parze gołąbki latają, nie? No, no tam na niego ten właśnie ładny, kolorowy, to mi zginął na lotach. Dzwonił pan, że go ma. No i tak powiedział, puścił go i wrócił ten gołąbek, nie? Już tam po lotach go puścił. Odkarmił. Myślę, że ładny gołąbek. Tu jest po mojej, no takiej topowej parze. Samiczka. Dałem jej na imię Marlena. No najlepszy mój lotnik, tak? No, a on nie był takim dobrym lotnikiem, ale dobre młode dawał. Po nim jeszcze mi żaden gołąbek nie zginął, nie? Wszystkie mam, nie? On tam jakiś wybitny nie jest w lotach, ale daje dobre gołębie, nie? I widzę, że jeden gołąbek poszedł w nią, a drugi w niego. Po raz pierwszy w niego poszedł. Nie, bo tak to nie miałem żadnego gołębia takiego, co był podobny barwą do niego, nie? Inne gołębie dawał. Też już jedno jajko zniosły. Dzisiaj będzie chyba drugie. Młodziaczki też do odstawienia niedługo, nie? Dużo będę miał połowy. Tutaj mam takie dwa. Nie wiem, czy widać. Jaśniutkie połowy. Samiczka jest nakrapiana. Taka czerwona. A samczyk jest pstry, a w młode wyszły dwa jaśniutkie, bardzo jasne połowy. Takie właśnie jak po tamtym samczyku, nie? No i po nim też dwa półeczki. Dużo takich pstrych białych. Tu jest są dwa gołąbki. Po córce tej Marleny, mojego najlepszego gołębia. Też za jakieś półtora tygodnia do złożenia. Tutaj już para sobie dostała miskę przed chwilą. Ma dwa młodziaczki. Dobra para, ta samiczka jako młoda, bo to jest teraz roczny gołąbek. Jednego lotu była w oddziale 37, nie? Tak, no dla mnie to ładnie, nie? Ładny wynik. Chyba najlepszy mój wynik, nie? Z lotu to tak najlepiej, 37, nie? Tutaj dwa pstre są gołąbki. Samiec dostałem od kolegi. 10 był z maratonu z dyplomem gołąbek. Tam właśnie jest, ma już drugie jajeczka. A samiczka. On jest tam chyba 4-latek. A samiczka jest roczna. To jest taka połowa pstra. I wyszedł jeden niebieski pstry białolotek, drugi połowy pstry białolotek. Bardzo ładne gołąbki. A tu jest tej pary. Nie wiem, czy tam widać. Poszły w niego, nie? Też ładną budowę ma gołąbek, nie? Wentylatory założone, ale myślę, że się nie sprawdziły, tak jak myślałem, nie? Nie są takie, jak bym chciał. Myślę, że lepiej było, jak kolega zrobił w dachu dziury. Od razu inne powietrze było w gołębniku. Myślę, że było założyć tylko te kominki i nic więcej. Słychać chyba, jak działają. Ale myślę, że no nie dają tego, co potrzeba.
chociaż może się mylę. Też nie jestem jakiś fachowiec, nie? Tu jest samiczka, wróciła 2 tygodnie temu. Wracam z pracy. Patrzę, siedzi coś, kurde, na wylocie. Ciemno było, ale coś mi się rzucało w oczy. Patrzę, jest. Nie. Też tam kolega mówi, że musiała być chora, dlatego nie wróciła. Bo ma trochę poniszczone pióra. Ale ja tam widzę, że jest chyba obcięte w jednym skrzydle i w drugim. Ta sama lotka, nie? On mówi, że tam pewnie się ukruszyła. Ale nie, mi się wydaje, że ktoś tam miał i... Miał, obcinał, próbował oblatać. Ciepło się zrobiło, to poszła, tak? No, ja widzę inaczej to, nie? Tu właśnie ta córka Marleny i samczyk bardzo dobry. No, najlepszy chyba mój gołąbek. W tamtym roku na młode, nie? Lubię takie czarne gołąbki całe, ciemne. Nie, że czarne, tylko takie ciemne, bardzo nakrapiane, nie? Jakoś wierzę, nie? Tutaj samczyk. Na treningach na młode rok temu został złapany. Nie chciałem tego gołębia. No nie, ale pan go puścił i przyleciał. No i był na wszystkie loty przeszedł jeszcze chyba na ostatnim locie konkurs chyba to był. Także no, zobaczymy. Szkoda, że tych lotów podejrzewam, że albo będzie mało, albo w ogóle się nie odbędą. No żeby na te młode się odbyły, bo to tak jak się patrzy w tych niektórych krajach, to strasznie długo ta epidemia trwa. Koronoświrusa. Ludzie też trochę ześwirowali, bo nie można przesadzać. Czy na ryby chciałem się przejechać, a tam oglądałem chyba w telewizji, że nie można. No nie wiem, może się przejadę, może mi się uda jakoś przejechać na te rybki. No czekać, może będą za 2 loty. Przynajmniej te krajowe, może z 5 lotów, nie? Jedno co dobre, to nie będę musiał brać z innych gołębników, tak mówię, gołąbki. Będę miał swoje, tak? Będę miał swoje i myślę, że nie będzie takich chorób. Będę... No łatwiejsze będą do utrzymania w zdrowiu. Myślę mieć 60 młodziaczków. No może 65. Ale przejdziemy do innego przedziału, gdzie zrobiłem dla młodziaczków właśnie przedział. Pokażę. Tak wygląda. Nowy regałek kupiłem, zamontowałem. No zobaczymy. O, będą miały. Jest 60 chyba parę miejsc. Nie? Może trochę będzie za ciasno, tak dla 60, może z 58 gołąb. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. No ale dzisiaj albo jutro przełożę parę gołąbków. Już tutaj, nie? Niech się przyzwyczajają, bo starych nie wypuszczam, bo mam gołąbki na ogródkach działkowych, także gołąbki jak mają młode, karmią, to wariują, latają po tych działkach strasznie. Kiedyś tam ze 3 lata temu, jak tam miałem na strychu gołąbki, to temu panu, co sobie pochciał marchewkę, to zjadły. Ale się dogadaliśmy i jest dobrze, jest w porządku. Co tu więcej powiedzieć? No, trzeba życzyć wszystkim zdrowia, tak? Bo wiadomo, że hodowców to przeważnie hodowcy są starsi, tak? W oddziałach, w sekcjach, tak? Także żeby dbali, nie wychodzili, może gdzieś to przejdzie. No, miejmy nadzieję, że jak najszybciej. Że bez lotów jest lipa, nie? Tak jak to człowiek teraz już koniec kwietnia, to by się zaczynały loty, początek maja. Człowiek by sobie usiadł na działeczce.
niedzielę, czy niektórzy w sobotę. Napił się zimnego piwka, poczekał na gołąbki. Porywalizował z kolegami, nie? A tak to gołąbki na razie w zamknięciu, bo jeszcze jedno jajeczka, ale niedługo jak młode przerzucę, to już można będzie popatrzeć, jak chodzą, dziobią. No, ciepłe dni przyszły teraz i kurde, aż się nie chce do tej pracy iść, nie? Ja mam jeszcze dzisiaj, jutro wolne. W piątek do pracy pójdę już. Bo coś się ostatnio słabo poczułem, wziąłem sobie 2 dni urlopu, bo nie chciałem iść na chorobowe. Także na pewno nie koronawirus, nie zaraziłem się, wszystko jest ok. Nie. Dobra, będę kończył, tak? Nagram film później, jak już odłożę trochę młodziaczków. Jest 10, 20, to odłożę, pokażę jak zaczynają same jeść, tak? Jak wychodzą. Dobra. Będę kończył. Życzę wszystkim zdrowia. I jeszcze raz zdrowia i wesołych świąt, tak? Bo to święta teraz. No, takie święta, że nie wiadomo, czy się zbierać większe grupy, czy nie. Najlepiej to z gołębiami na działce, nie? No. Dobra, na razie, dziękuję, do widzenia. Coś tam chcecie, czy coś, to napiszcie. Dobra, na razie.